Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Konstankiewicz. Jestem koordynatorką akcji Archiwa Rodzinne w Archiwum Państwowym w Lublinie, którą prowadzę od 2014 roku w ramach ogólnopolskiej akcji wdrożonej, realizowanej przez całą sieć archiwów państwowych. W naszym lubelskim archiwum ta akcja, w ramach tej akcji pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę na dokumenty osobiste, tak jak i rodzinne, podnieść świadomość społeczeństwa dotyczącej roli i pozycji dokumentacji prywatnej, ale także przede wszystkim zachęcać do tradycji, zapomnianej trochę tradycji tworzenia archiwów rodzinnych i gromadzenia fotografii, jak również innych rodzajów dokumentów po swoich przodkach, pamiątkach, tak aby przekazać je przyszłym pokoleniom. I żeby może jeszcze troszeczkę naświetlić sytuację, powiem tylko króciutko, czym są archiwa rodzinne. Są to spuścizny aktowe gromadzone i przegromadzone przez wiele, wiele czasami lat przez rodziny lub rodzinę, a nawet osobę, i przekazywane są następnym pokoleniom. Zawierają materiały dotyczące zarówno życia osobistego, działalności zawodowej, jak i społecznej, a także i kolekcjonerskiej. I dlaczego one są tak ważne, ważne dla nas, dla społeczeństwa, ważne dla historii kraju, ale także i miejsca, w którym żyjemy, której ta dokumentacja dotyczy. Ze względu na fakt, że są to materiały o charakterze unikatowym. One są niepowtarzalne, bo w większości materiały archiwalne wydawane dla osób prywatnych były w jednym unikatowym egzemplarzu. Nawet jeżeli mamy pozostawiony ślad w dokumentacji urzędowej, on jest zapisany w zupełnie na innym, po pierwsze, materiale, zupełnie w inny, czasami bardzo często skróconym, złożonej formie. Natomiast ten dokument, który otrzymuje osoba, czy to świadectwo, ma zupełnie inną postać, czasem także ze względu na formularz, ale także na papier piśmienniczy, który był wydawany. Ta różnorodność dokumentacji, która była wytwarzana na przestrzeni wieków, możemy właśnie bardzo często najlepiej zaobserwować na przykładzie albo archiwów rodzinnych, albo też spuścizn osobistych. Dlatego też archiwa rodzinne to bardzo niezwykle ważny zbiór dokumentów do poznania przeszłości danej osoby, rodziny, ale także pogłębienia historii kraju, historii regionu, historii miasta, której rodzina akurat zamieszkiwała, czy też przebywała. I co istotne, archiwa domowe, czy też rodzinne, skłaniają także do zachowania pamięci o przodkach, czemu bardzo często służą badania nad dziejami rodzin. Dzięki nim pogłębia się w nas chęć poznania i dowiedzenia się czegoś więcej o naszych przodkach, czy też osobach, które właściwie były z nami spokrewnione, spowinowacowane, ale już dawno, dawno nie żyją. I temu też służą właśnie archiwa rodzinne. Dzisiaj chciałabym na przykładzie, jeszcze tylko powiem, że akcja Archiwa Rodzinne w lubelskim archiwum realizowana od 2014 roku, jak już wcześniej wspomniałam, robimy ją jakby w kilku wymiarach. Oferujemy dla Państwa, którzy są zainteresowani, mają własne archiwum rodzinne, domowe, spuściznę osobistą, którą przejęło od kogoś ze znajomych, z rodziny. Organizujemy warsztaty archiwalne, w ramach których można podzielić się tą swoją spuścizną przechowywaną w rodzinnym archiwum, ale także prowadzimy warsztaty genealogiczne, w trakcie których można pogłębić tą informację o naszej rodzinie. Na podstawie źródeł archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie pokazujemy, jakie źródła do tych poszukiwań genealogicznych, w jaki sposób można je wykorzystać i jak rozpocząć poszukiwania i jak je pogłębiać, w jakich rodzajach źródeł. Ale też służymy poradami konserwatorskimi dla Państwa, zwłaszcza dla tych osób, które mają problem ze zniszczonymi materiałami archiwalnymi.
Nasi konserwatorzy udzielają porad, w jaki sposób w takich warunkach domowych zabezpieczać te materiały. Ponadto również udzielamy porad z zakresu opracowania tych materiałów z domowego archiwum, tak dla przyszłych pokoleń, aby oni wiedzieli, co w tym archiwum domowym jest przechowywane i kogo te materiały dotyczą, i żeby szybko do nich dotrzeć, zwłaszcza jeżeli to są materiały dość liczne, bo jeżeli posiadamy w swoim domu mniejsze archiwum, no to nie mamy z tym problemu, żeby szybko i łatwo trafić bez opracowania. Natomiast jeżeli już mamy archiwum wielopokoleniowe, no to tutaj już warto byłoby się zastanowić nad i zabawić, że tak powiem, w archiwistę domowego i siąść i opisać to archiwum, uporządkować, nadać temu pewną kolejność, tak żeby dla przyszłych pokoleń było wiadomo, kto kim jest w tym archiwum domowym. Ale też organizujemy dla Państwa spotkania ze specjalistami, między innymi osobami, które zajmują się historią fotografii, z kolekcjonerami, którzy dzielą się swoją pasją, mówią, od czego należy zacząć, w jaki sposób segregować te swoje wiadomości, materiały, pamiątki po osobach, czy też odczytywać fotografie, uwzględniając właśnie, w jaki sposób właśnie patrzeć na fotografie, żeby właściwie je odczytać, rozpoznać datę, bo bardzo często wiemy, że fotografie są nieopisane, nie mają roku, kiedy one powstały. I w ramach też tej akcji Archiwa Rodzinne, Lubelskie Archiwum od samego początku zachęcało do przekazywania do naszego zasobu materiałów już to w celu ich takiego trwałego, wieczystego zachowania w postaci darowizny. I w ramach akcji dość liczne materiały trafiły do Lubelskiego Archiwum, o niektórych właśnie dzisiaj za chwilkę opowiem, ale też od osób prywatnych dostarczone były oryginały. Archiwum Lubelskie wykonywało kopię zabezpieczającą na profesjonalnych skanerach i my tą kopię cyfrową do dnia dzisiejszego zabezpieczamy. Państwo otrzymywali, zwracaliśmy oryginalne materiały razem właśnie z tymi kopiami cyfrowymi, a te kopie cyfrowe wykorzystywaliśmy w ramach właśnie warsztatów archiwalnych, w ramach wystaw organizowanych w Lubelskim Archiwum, czy też wydawanych publikacji w ramach akcji Archiwa Rodzinne. Dlatego też chciałabym dzisiaj wykorzystać właśnie trzy przekazane archiwa rodzinne do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Pierwszą spuścizną rodzinną, o której i o losach rodziny lubelskiej chciałabym dzisiaj powiedzieć, jest rodzina Barszczewskich. Rodzina Barszczewskich jest to rodzina, która już od XVIII wieku związana była z Lublinem, ale nie na początku była związana tylko i wyłącznie z terenem Kalinowszczyzny, bo na Kalinowszczyźnie ta rodzina Barszczewskich osiadła. Była to rodzina mistrzów stolarskich i mularskich. W późniejszym czasie, już zwłaszcza w XIX wieku, ta rodzina bardzo się rozrosła i muszę powiedzieć, że akurat zapewne wiele z Państwa zna osoby, między innymi osobę Józefa Barszczewskiego, który jest chyba jednym z bardziej znaczącą osób pochodzących z tej rodziny z XIX wieku, ze względu na fakt, że brał udział w powstaniu styczniowym, w trakcie którego zginął. Zapisał się na trwale w kartach miasta Lublina. Powiem tylko, że tą spuściznę do zasobu Lubelskiego Archiwum przekazał pan Zygmunt Barszczewski, bezpośredni potomek właśnie tej linii rodziny Barszczewskiej, który równocześnie jest spokrewniony właśnie z rodziną Danielskich. Jak zauważymy za chwilę, te losy tych rodzin przeplatają się i w pewnym momencie nawet się złączyły, gdyż poprzez związek małżeński nastąpiło połączenie tych rodzin, a wcześniej jeszcze w czasie I wojny światowej właśnie zarówno
postać, jedna z osób z rodziny Barszczewskiej, jak i Danielskich, spotkały się na froncie w czasie I wojny światowej. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałabym tak troszeczkę zarysować los tej rodziny Barszczewskiej w XIX wieku, ze względu na fakt, że w XIX wieku rodziny rzemieślnicze w Lublinie bardzo ze sobą utrzymywały duże kontakty, ale jednocześnie, jak widzimy na zachowanych fotografiach, też przywiązywały bardzo dużą wagę do tradycji, ze względu na fakt, że te archiwum rodziny Barszczewskich, owszem, ono świetnie się zachowało, jak widzą Państwo, na podstawie fotografii, która pochodzi z 1853 roku prawdopodobnie, tak około jest to datowane. Wykonana fotografia została w Mińsku, prawdopodobnie podczas podróży właśnie Mateusza, protoplasty akurat, który przybył na teren właśnie Lublina ze swoją rodziną i tutaj osiadł. Prawdopodobnie na początku, jak dowiedziałam się ze wcześniejszych rozmów z rodziną, rodzina Barszczewskich prawdopodobnie była wyznania na początku grekokatolickiego, później przeszła na wyznanie rzymskokatolickie i już jak do Lublina przybyli, byli rzymskimi katolikami. Na podstawie tutaj przedstawionego nekrologu chciałabym pokazać Państwu właśnie bardzo krótką informację, a jednocześnie bardzo treściwą i podającą nam wiele, wiele informacji na temat właśnie żyjącego przez Mateusza Barszczewskiego, który był jednym ze znaczących właśnie przedstawicieli cechu mularskiego, obywatela miasta Lublina, który zmarł w 1878 roku i jak widzimy zamieszkiwał wówczas jeszcze na Czwartku. To chciałabym właśnie specjalnie zwrócić na to uwagę, ze względu na fakt, że tutaj mamy zachowany akurat dokument, dyplom czeladniczy dla jego syna Stanisława Barszczewskiego, wydany dyplom przez Urząd Starszego Cechu Stolarskiego w Lublinie w 1867 roku. Jak Państwo się przyjrzą i zaobserwują na tym dokumencie, na pierwszy rzut rzuca nam się ikonograficzny widok miasta Lublina, gdzie przedstawiony jest nie tylko właśnie widzimy zamek, widzimy wzgórze w oddali Czwartku, ale także widzimy całe śródmieście miasta Lublina, z którym to ta rodzina właśnie Barszczewskich miała się za chwilę również związać, aczkolwiek akurat rodzina Barszczewskich owszem zamieszkiwała na Kalinowszczyźnie, natomiast zakład mularski mieścił się akurat w centrum miasta Lublina, a gdzieś na przełomie XIX i XX wieku rodzina, właściwie pod koniec XIX wieku, rodzina przeniosła się na Żmigród, a później na krakowskie przedmieście. I tutaj jak Państwo zauważą przy zbliżeniu tego dyplomu czeladniczego, możemy zauważyć na dyplomie atrybuty właśnie cechu stolarskiego, ale jednocześnie informację, że właśnie Stanisław Barszczewski jako zdolny i pracowity rzemieślnik otrzymuje świadectwo niniejsze. Także to był też ówcześnie cechy dużą wagę przywiązywały do rzeczywiście do pracowitości, do fachowości, żeby te usługi, które były świadczone, były na wysokim poziomie. Bo jeżeli rzemieślnik nie świadczył właściwych usług, to mógł być wykluczony z cechu rzemieślniczego. Dlatego też bardzo każdy rzemieślnik, który się cenił, a zwłaszcza już mistrz stolarski, czy też właśnie rzemieślnik już taki wykształcony, to dbał o to, żeby ta jego praca nie poszła na marne przez wiele lat, bo żeby zdobyć na dyplom czeladnika, a później mistrza stolarskiego, czy też mularskiego w rzemiośle, naprawdę trzeba było wiele, wiele prac i wiele lat i ciężkiej pracy. A tutaj w przybliżeniu przedstawiłam właśnie ten widok miasta Lublina, który jest widoczny na dyplomie czeladniczym dla takiego
poglądu, jak wyglądał ówczesny Lublin. Tutaj mamy fotografię Aleksandra Barszczewskiego, Aleksandry Barszczewskiej z domu Piszczyńskiej, która związała się ze Stanisławem Barszczewskim, mistrzem lubelskim, stolarskim. Jak Państwo zobaczą na tej fotografii, niestety zobaczymy ludzi, ktoś dość już w starszym wieku, mimo że bardzo posuniętym wieku, mimo że jak zauważymy na nekrologu za chwilę Stanisława Barszczewskiego, zmarł on w wieku 68 lat. Jednakże po zachowanej tej akurat laurce przygotowanej dla mamy z okazji imienin przez dzieci Konstancji, Matyldę, Michała, Stanisława i Zygmunta w 1899 roku, tych akurat tego typu laurek dla rodziców, zarówno matki, jak i ojca, w tym archiwum rodziny Barszczewskiej znajdziemy bardzo, bardzo dużo takich dokumentów, które pokazują szacunek do rodziców, pamięć dla nich, ale także fakt, że była to bardzo kochająca się rodzina, która niestety w pewnym momencie przeżyła ogromną tragedię, gdyż właśnie zarówno Stanisław, jak i Aleksandra w bardzo młodym wieku stracili dwójkę dzieci w czasie epidemii. I to sprawiło, że bardzo posunęli się w czasie. W 1901 roku, w momencie kiedy była organizowana w Lublinie wystawa przemysłowo-rolnicza, za pracę, za dorobek Stanisław Barszczewski został odznaczony medalem pamiątkowym. I ten medal pamiątkowy również był pieczołowicie przez lata zachowywany w archiwum niniejszej rodziny. I tutaj mamy właśnie ten nekrolog, o którym wspomniałam, nekrolog Stanisława Barszczewskiego, który zmarł w 1968 roku, po długiej, jak sam nekrolog nam przedstawia, po długiej i ciężkiej chorobie. Ale już tutaj chciałam zwrócić uwagę, rodzina przeniosła się na Żmigród numer 6, gdzie zamieszkiwała. W drugiej połowie XIX wieku rodzina Barszczewskich podzieliła się na linię mularską, która została właśnie na Kalinowszczyźnie, i stolarską, która przemieściła się już bardziej do centrum Lublina, tutaj akurat na Żmigrodzie, ale w okresie międzywojennym przeniosła się także właśnie już na krakowskie przedmieście. I tutaj chciałabym ten wątek rodziny Barszczewskiej troszeczkę zmienić i skierować swoje kroki do rodziny Danielskich, których, jak wspomniałam, potomkowie w okresie I wojny światowej mieli przyjemność, czy właściwie przyjemność, okoliczność spotkania się w trakcie trwania I wojny światowej. Takim czołowym przedstawicielem, o którego opowieść o rodzinie Danielskiej, taką króciutką, chciałabym zacząć, jest Jan Danielski. Jan Danielski, który sam sobie był niezwykle skromnym człowiekiem, natomiast niezwykle wykształconym, pochodzący z rodziny o bardzo dużych tradycjach artystycznych, można powiedzieć, ale też pochodzący z rodziny szlacheckiej. I ja tutaj będę się troszeczkę posiłkowała swoimi notatkami. Jan Danielski pochodził z rodziny, właściwie na protostoplastę rodu Danielskich, z linii krakowsko-kijowskiej. Uchodzi Jakub Danielewski, Herbu Daniel, który był urodzony w XVIII wieku w Starym Sączu i ożeniony z Apolonią Szymańską. Losy rodziny Demezerów były ściśle związane z Kijowem i okolicami. Połączenie tych dwóch rodzin nastąpiło przez małżeństwo Henryka Jana Danielskiego, który był malarzem, drzeworetnikiem i zarządcą dóbr, i Konstancji Tarnowskiej, Herbu Sas, córki Erasma i Marii Demezer. Małżeństwo zostało zawarte w 1888 roku niedaleko Kijowa
jednym z trójki właśnie dzieci, tych ich dzieci był Jan Chrzciciel Danielski, urodzony w 1892 roku w miejscowości Kruche Chorby, który został doktorem medycyny. Studia ukończył na Uniwersytecie w Kijowie i w Charkowie i następnie był naczelnikiem Wydziału Zdrowia województwa tarnopolskiego, a w latach 32-39 także lubelskiego. Studia ukończył najpierw w Kijowie na Uniwersytecie, a następnie w Charkowie i skończył i w trakcie już studiów działał w organizacjach niepodległościowych. Młodzieży Polskiej bardzo, bardzo był aktywny. Był też w związku z tym bardzo często, właściwie dwukrotnie przetrzymywany przez władze carskie. A do Lublina, tak jak wspomniałam, przybył w latach 30., właściwie w 32 roku. Objął funkcję naczelnika Wydziału Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Jego żona, którą była właśnie Zofia Danielska z domu Demezer, przybyła z nim do Lublina. Związek małżeński był zawarty w 1918 roku, już po odzyskaniu niepodległości, po zakończeniu wojny. I w Lublinie zamieszkali na ulicy Narutowicza 25. Tutaj też urodziły się ich dwie córki, o których za chwilę powiem. Ale Jan Danielski bardzo aktywny był, aktywny był na polu medycyny lubelskiej, niezwykle. Niezwykle aktywny, skromny, pracowity człowiek, który zapisał się również i w pamięci swoich współpracowników, ale także stowarzyszy broni, jak się później okazało. Natomiast Zofia Danielska poświęciła się wychowaniu dzieci i zaangażowała się bardzo w działalność charytatywną, opiekuńczą, właśnie między innymi bardzo aktywnie działała właśnie w szkole w Lubelskiej Unii, właśnie Unii Lubelskiej. Tutaj mamy fotografię zachowaną z 1937 roku, na której to właśnie widnieje Zofia Danielska. Jest to uroczystość pożegnania dyrektor Gimnazjum Unii Lubelskiej Jadwigi Firewiczowej wraz z opisanym właśnie przez to, z rozpoznanymi osobami na niniejszej fotografii. Jan Danielski był niezwykle zdolnym człowiekiem. Przez cały okres swojego życia, właśnie w okresie międzywojennym, uczył się i dalej poszerzał swoją wiedzę. Był stypendystą Fundacji Rockefellera, ukończył roczny kurs w Szkole Higieny przy Uniwersytecie Hopkinsa w Baltimore. Przebywał również na stażu w Anglii i we Francji, ale także był delegatem ministerstwa, zajmował się organizowaniem ośrodków zdrowia we Lwowie, piastował także jednocześnie kierownika jednego z nich. W 1830 roku objął posadę także Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu. Był niezwykle aktywnym działaczem stowarzyszeń społeczno-lekarskich i aktywnie działał w Polskim Związku Przeciwgruźliczym. Był prezesem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Higienicznego, jak również Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Działał bardzo niezwykle aktywnie w Polskim Czerwonym Krzyżu i uczestniczył w przygotowaniach do wielu posiedzeń i konferencji specjalistów. Warto podkreślić, że współorganizował Międzynarodowy Kongres Przeciwgruźliczy w Warszawie, ale także Ogólnopolski Zjazd Higienistów w Lublinie, jak również organizował, reprezentował Polski Resort Zdrowia na Międzynarodowej Konferencji w sprawie higieny społecznej w Belgii. Jego dokonania są niezwykle ważne dla historii lubelskiej medycyny. Działalność jak widzimy tutaj na przykładzie tej zachowanej
niezwykle cennej fotografii ze zjazdu dyrektorów szpitali województwa lubelskiego, na którym również znajduje się Jan Danielski jako przedstawiciel i właściwie organizator prawie że całej uroczystości. Fotografia została wykonana w Urzędzie Wojewódzkim 29 maja 1938 roku. W trakcie tych corocznych prawie zjazdów dyrektorów szpitali omawiane były różne kwestie niezwykle ważne dla medycyny właśnie regionu Lubelszczyzny, ale także i kraju. Tak jak wspomniałam, Jan Danielski niezwykle był aktywny w Towarzystwie Przeciwgruźliczym. Tutaj przez okres cały międzywojenny, jak i powojenny starał się właśnie wdrażać profilaktykę przeciwko walki z tą właściwie wówczas jeszcze bardzo groźną chorobą gruźliczą. Tutaj bardzo wspólnie na tym polu działali, również współdziałali z panią doktor Mysakowską, która również jako niezwykle ważną osobą w walce przeciw gruźlicy wiele zasługi wniosła. I tutaj chciałam pokazać również właśnie tą tradycję, którą rodzinną, wyniesioną przez Danielskiego z domu. Jest akurat potwierdzenie szlachectwa Samuela Tarnowskiego, herbu SAS i Jana Erasma Tarnowskiego, herbu SAS, syna Jana i Antoniego, wydane przez Radę Wydziału Stanów Królestw Galicji i Lugomerii 2 listopada 1855 roku. Jest to dokument, który właśnie poświadcza szlachectwo dla rodziny Tarnowskich, z którą z kolei delegacowany i spowinacowany był właśnie Jan Danielski i właściwie jego mama w linii Demezerów. A tutaj zachowały się materiały, ponieważ II wojna światowa spowodowała, że Danielski, no oczywiście tak jak właściwie wszyscy, czas rodziny Danielskich zatrzymał się w Lublinie. Do Danielskich w trakcie już właściwie trwania okupacji przybyła również część rodziny, tak zwanej rodziny właśnie Demezerów. Przywiozła ona to, co najcenniejsze do Lublina, czyli właśnie zabrała tą część archiwum domowego. Ja tylko wspomnę, już nie wchodziłam w zagadnienia dotyczące Demezerów, jednakże jest to niezwykle ciekawa rodzina, która z Lublinem, z Lubelszczyzną jest o tyle związana, że w okresie międzywojennym bardzo często w Lublinie członkowie tej rodziny przebywali właśnie u Danielskich, ale także wcześniej byli związani z Lubelszczyzną, ze względu na fakt i sprawy trochę takie gospodarczo-przemysłowe i związek właśnie z ordynacją zamojskich. Ordynacja zamojskich swojego czasu chciała uruchomić wytwórnię porcelany i w tym celu też zatrudniła właśnie jednego z czołowych przedstawicieli rodu Demezerów. Ściągnęła akurat te osoby do ordynacji i w Tomaszowie Lubelskim powstała właśnie fabryka porcelany, którą później odkupili właśnie Demezerowie i prowadzili jako własną. A co trzeba powiedzieć, że Demezerowie wcześniej, mimo że mieli właśnie szlacheckie pochodzenie ze względu na fakt, że była to bardzo zbożała szlachta, w XIX wieku, w momencie kiedy zaczął się boom na fotografię, zaczęli się również parać fotografią. Dlatego też w archiwum zarówno Danielskiego, Demezerów zachowało się niezwykle wiele pięknych fotografii XIX-wiecznych z okresu międzywojennego, których niestety wszystkie dzisiaj nie jestem Państwu w stanie pokazać, a tylko właśnie te wybrane dokumenty. I to całe archiwum zachowało się dzięki temu, że po wojnie rodzina Demezerów postanowiła wyjechać z kraju. I ze względu na fakt, że nie mogli wszystkiego zabrać, zostawili te materiały właśnie pod opieką Danielskiego, bo wiedzieli, że te materiały pod jego opieką
przetrwają i będą zachowane dla przyszłych pokoleń. I tak też się stało, ponieważ Jan Danielski zabezpieczył te materiały i przekazał je później swojemu wnukowi. Tutaj widzą Państwo na tym slajdzie następnym pamiątki i zapiski doktora Jana Danielskiego, które pochodzą z czasów wojny już, właściwie z czasów powojennych. W okresie wojny Jan Danielski był czołowym przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie. Sprawował tutaj ogromny ciężar, bo na nim właściwie spoczywał, ze względu na fakt, że Polski Czerwony Krzyż mianował go swoim tutaj wicedyrektorem na Okręg Lubelski, a także brał udział w pracach sanitarnych Wydziału Wojskowego Lubelskiego Okręgu AK. Działał w konspiracji. Cała rodzina wspomagała go tutaj w pracy zarówno konspiracyjnej, jak i na polu medycyny. Musiał podejmować różne decyzje, które były również oparte na rozmowach właściwie ze stroną okupantów, ze względu na fakt, że znał język, mógł się, że tak powiem, porozumieć z okupantem. Bardzo często też akurat historie rodzinne są, że pomagał osobom w czasie II wojny światowej, wystawiał różnego rodzaju zaświadczenia pokazujące, że ktoś był chory, dzięki czemu te osoby trafiały do szpitala, miały trochę lepsze warunki bytu. Ale po II wojnie światowej dla rodziny Danielskich zaczęły się dość ciężkie czasy, ze względu na fakt, że zaraz praktycznie po wyzwoleniu, jeszcze w sierpniu 1944 roku już Jan Danielski został aresztowany przez władze NKWD, wywieziony z kraju do lagrów, gdzie był przetrzymywany do 1947 roku, do listopada. Te zapiski, które Państwo widzą, są na takim niewielkim skrawku papieru sporządzone. I tutaj, co jest istotne i ważne, jak widać, różnym materiałem piśmienniczym zostały zawarte na nim daty zapisu wskazujące okres pobytu w danym obozie. I tak jak od samego początku, od momentu wywózki do Moskwy, poprzez Charków, Kazań, aż do Terespola, gdzie została przekroczona granica właśnie w 1947 roku w trakcie powrotu Jana Danielskiego, powrotu bardzo właściwie okupionego wielkim trudem ze strony jego żony, bo to żona pisała do różnych ministrów z kraju i za granicą, do Polskiego Czerwonego Krzyża, do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, żeby uratować męża i sprowadzić go z powrotem do kraju. Jak widzimy, tutaj Państwo widzą obok tych zapisków z czasów wojny, zachowały się również takie pamiątki, które były właściwie taki sztych metalowy, wykonane przez współwięźniów, czy na górnym rogu mamy właśnie symbol, właściwie herb medycyny lekarskiej Eskulapa, gdzie jest to taki wyraz podziękowania dla doktora Jana Danielskiego. Na odwrocie są wyryte nazwiska osób, współwięźniów, którzy dziękowali Janowi Danielskiemu za pomoc medyczną, jaką niósł dla więźniów w czasie właśnie w obozach, w których przebywał. A tutaj mamy zachowany bardzo ładnym, właściwie pięknie sporządzoną taką laurkę imieninową, artystycznym, ale jakże wymownym wierszem właśnie o samym Janie Danielskim, który określony jest jako nasz doktor Danielski, to człowiek anielski. To postać znana pośród nas, gdy słońce świeczy czy błoto, on zawsze z ochotą śpieszy
do chorych w każdy czas. I w takim duchu utrzymany jest cały ten wiersz. Wiersz został napisany i ilustracja do niego wykonana w Charkowie, ofiarowana Janowi Danielskiemu 24 czerwca 1945 roku, ale to nie są jedyne pamiątki, które się zachowały. I pieczołowicie, tak jak właśnie pan wnuk Jana Danielskiego, pan Zygmunt Barszczewski opowiadał, że dziadek z tymi pamiątkami miał niezwykłą taką nić sentymentalną. Zachowały się dosłownie takie bardzo metalowe, już właściwie czasem nawet już można powiedzieć tknięte rdzą pudełka metalowe, w których trzymał i narzędzia medyczne. Zostały one przygotowane przez samych więźniów, żeby i trzymał lekarstwa właśnie w miarę higienicznych warunkach, jak i właśnie narzędzia medyczne, które były przez nich samych właśnie wykonywane. Laurka, która została przygotowana i tutaj mamy akurat następną fotografię, slajd, który przedstawia nam szkice. Szkice jednej z córek Jana Danielskiego i Zofii Danielskiej, Jadwigi, która miała duże zdolności artystyczne. W rodzinie, tak jak wspomniałam wcześniej, w rodzinie Danielskich dziadek akurat jej, czyli ojciec Jana Danielskiego, był drzeworytnikiem, malarzem, artystą i widać również wnuczka przejęła po nim te artystyczne zdolności, ponieważ Jadwiga Barszczewska dorobiła sobie właśnie przed wojną, jeszcze jako uczennica, jak i po wojnie, rysując ilustracje do bajek. I chciałam troszeczkę powiedzieć właśnie o córkach Jana Danielskiego i Zofii de Mezer. Młodsza córka, Anna Alina, wyszła za mąż za Józefa Żurakowskiego, który w czasie II wojny światowej był pilotem i walczył właśnie w bitwie o Anglię, a druga córka, Jadwiga właśnie Konstancja, poślubiła Mateusza Stanisława Barszczewskiego. Właśnie ten wątek i to małżeństwo połączyło te dwie rodziny, Danielskich i Barszczewskich. Tu jak Państwo widzą, mamy legitymację Jadwigi Danielskiej zatrudnionej w Polskim Czerwonym Krzyżu w 1940 roku, gdzie zatrudniona była cała rodzina Danielskich, pomagała ratować, że tak powiem, i następnym slajdzie mamy list Danuty Januszewskiej do wujostwa Danielskich w Lubinie. A w rzeczywistości, proszę Państwa, jest to list Anny Żurakowskiej z domu Danielskiej, córki Jana, która wyjechała nielegalnie do Anglii po zakończeniu II wojny światowej, do narzeczonego właśnie Janusza Żurakowskiego, lotnika biorącego udział w czasie II wojny światowej w bitwie po Anglię. Znanego właśnie lotnika, zapisał się na kartach historii, ale korespondencję zarówno do jedna strona, jak i druga strona, jak i Janusz, tak i Anna, do rodziców prowadzili, używając anonim, właściwie swoją taką konspiracyjne imiona podawali, ze względu na to, żeby nie było kojarzone, że Jan Danielski ma rodzinę za granicą, czy taką bliską rodzinę za granicą. I takim ostatnim kończącym wątkiem właśnie mamy tutaj na ilustracji Janinę Barszczewską, czyli ten powiązany związek Janina Barszczewska, która i jej siostra Felicja w okresie międzywojennym prowadziła sklep na krakowskim przedmieściu w Lubinie, z bielizną damską, jak to pan Zygmunt Barszczewski opowiadał, z halkami i rzeczywiście, jak za chwilę Państwu pokażę, ten sklep z halkami figuruje również właśnie w przewodniku firm lubelskich. A tutaj na zdjęciu mamy właśnie z synami Marianem i Stanisławem Maciejem, który był później właśnie mężem córki Jana Danielskiego, Jadwigi.
I na ten wątek troszeczkę skrócony, może niepełny, mocno niepełny, zarówno rodziny Barszczewskiej, jak i Danielskiej zakończę. I pozwolę sobie przeskoczyć do rodziny Kalinowskich. Rodzina Kalinowska, która jest również rodziną rzemieślniczą z pochodzenia i co istotne, jest to rodzina, która przybyła do Lublina prawdopodobnie około 1905 roku. Kazimierz Kalinowski urodził się w Płocku. Był prezesem, był w Lublinie, jak przybył, był prezesem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Rzemieślników Miasta Lublina, współzałożycielem i członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielczego Banku Rzemieślniczego w Lublinie w okresie międzywojennym, ale zanim do tego doszło, kilka lat tej takiej lubelskiej prosperity w okresie jeszcze przed I wojną światową, była to ciężka i wzmożona praca i trud rzemieślniczy, żeby założyć zakład rzemieślniczy w Lublinie. Zakład rzemieślniczy, żeby założyć, musiał mieć, że tak powiem, wykształcenie. I rzeczywiście takie wykształcenie Kazimierz Kalinowski, który był ożeniony z Heleną Robertą Kalinowską z domu Puchalską, Kazimierz posiadał. Na zachowanej fotografii właśnie widzimy wszystkich członków Zarządu Spółdzielczego Banku Rzemieślniczego w Lublinie, Wacława Radzikowskiego, właściciela nieruchomości przy ulicy Narutowicza 3 w Lublinie, w której funkcjonowała i piekarnia, i sklep, jak w środku, pośrodku właśnie vis-a-vis krzyża nad obrazami siedzi Kazimierz Kalinowski, stoi jego córka Irena, a obok siedzi Józef Banasik, mistrz budowlany z Lublina. Chciałam tylko zwrócić uwagę na tą fotografię, bo fotografie we wnętrzach mieszkań były bardzo rzadkie. Do okresu międzywojennego praktycznie niewiele osób mogło sobie pozwolić na takie fotografie. Musiały być albo bardzo zamożne, albo wykonywane były naprawdę w takiej dość ważnej chwili momentu dla danej rodziny. I zazwyczaj mogły sobie pozwolić osoby, które albo posiadały bardzo właśnie bliskiego, znajomego, że tak powiem, fotografa, albo rzeczywiście były to osoby majętne, które mogły zamówić takiego fotografa do domu. Bo zwykle te fotografie w okresie międzywojennym, zwykle właśnie fotografowie robili na ulicach, stojąc i właśnie łapiąc, że tak powiem, przygodnych właśnie chętnych. Natomiast we wnętrzu była to duża rzadkość. I co istotne, jak Państwo spojrzą na tą fotografię, za plecami właśnie członków zarządu banku rzemieślniczego znajdują się i portret przodka, ale chciałam zwrócić uwagę na dokument poniższy. Ja próbowałam powiększyć na większej rozdzielczości i wygląda mi na to, że jest to dokument potwierdzający właśnie ukończenie szkoły Hipolita Wallenberga i Stanisława Rotwarda w Warszawie przez Kazimierza Kalinowskiego. Prawdopodobnie. Też taka właśnie historia, jest to właściwie takie troszeczkę potwierdzenie historii rodzinnej, ponieważ darowizna właśnie tych spuścizny rodziny Kalinowskich przekazana w ubiegłym roku do Zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie przez panią Barbarę Andrzejewską. Taka pogłoska rodzinna głosi właśnie, że dziadek prawdopodobnie ukończył. Ja próbowałam przy powiększeniu tej fotografii sprawdzić i wygląda na to, że jest to właśnie dokument poświadczający ukończenie przez Kazimierza Kalinowskiego, ukończenie właśnie tej zacnej szkoły rzemieślniczej. Co istotne, może tylko jeszcze powiem, że Kazimierz Kalinowski w 1905 roku był mocno zaangażowany w manifestacje, które robotnicze. I podczas takiej jednej manifestacji w Warszawie został aresztowany. Po wyjściu z stodeli z żoną i z dziećmi postanowili, jak również z braćmi,
z którymi również prawdopodobnie, którzy również byli prawdopodobnie zaangażowani w ruch robotniczy, postanowili przemieścić się do, przenieść się do Lublina. Lublin ówczesny przeżywał takie prosperity. Był to najlepszy czas dla Lublina. Tutaj wtedy przemysł był mocno prężnie się rozwijał. Tutaj akurat w tym okresie powstały piękne, secesyjne kamienice i cała praktycznie tutaj akurat przedmieście Lublina ówczesne, czy może tak zwane dzisiejsze śródmieście, żyło, remontowało się i budowało. I Kazimierz Kalinowski, który był murarzem wraz ze swoimi braćmi, którzy również posiadali fach w ręku, postanowili przybyć i tutaj rozpocząć swoją karierę i życie na nowo układać. Przedstawiam taki dokument, który jest najstarszym dokumentem akurat z tego archiwum rodziny Danielskich. Dokument pochodzi z 1913 roku, z 15 maja. Jest to kosztorys prac na takim dosłownie bardzo cieniutkiej bibule zapisanej piórem, mocno już troszeczkę zniszczone upływem czasu. Dokument, który właśnie mówi, jakiego rodzaju usługi świadczył zakład Kazimierza Kalinowskiego, czyli akurat tej malowanie farbą olejną w kolorze złotym, czyli były to już jakieś takie bardziej specjalistyczne malowania, pomalowanie wystaw i drzwi wejściowych kolorem do wyboru, ale także i pomalowanie pokoju bilardowego w deseń wybrany. Także to są takie usługi, które na początku świadczył właśnie Kazimierz Kalinowski. Ale jak spojrzymy na dokument, który akurat nie pochodzi ze spuścizny rodziny Kalinowskich, ale odnalazłam właśnie w aktach Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego w Wydziale Komunikacyjno-Budowlanym, w którym zachował się rachunek wystawiony przez Kazimierza Kalinowskiego, jak Państwo spojrzą, jest to akurat blankiet firmowego papieru, na którym prawdopodobnie Kazimierz Kalinowski wystawiał rachunki za swoje usługi i takich właśnie blankietów na różnych papierach, również z różnym szablonem, natrafiłam na dwa przy okazji właśnie prac wykonywanych na rzecz budowy Izby Skarbowej w Lublinie, czyli dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego na ulicy Spokojnej mieszczącego się. I tutaj już akurat mamy bardzo złożone prace. Prace, jak widać, ogółem podsumowane, jest akurat i skreślane, ale też z podpisem właśnie właściciela zakładu Kazimierza Kalinowskiego. I jak spojrzymy właśnie na ten przewodnik firm polskich w Lublinie, o którym już wspominałam, jest to przewodnik akurat z 1914 roku. Mamy na stronie 32, w wersie drugim i trzecim, mamy właśnie zapis, że na ulicy Początkowej 8 mieścił się zakład Kalinowskiego Kazimierza i na ulicy Świętoduskiej dom Kopczyńskiego mieścił się zakład Kalinowskiego Stanisława. Stanisław Kalinowski był bratem Kazimierza. Na początku pracowali wspólnie, ale w pewnym momencie postanowili rozdzielić te swoje prace i każdy założył własny zakład malarski, aczkolwiek tak jak pani Barbara Andrzejewska mówiła, że dziadek zawsze określał siebie, że jest mularzem, a nie malarzem. Ze względu na fakt, że rzeczywiście wykonywał bardziej precyzyjne i bardziej złożone prace niż tylko zwykłe malowanie ścian. Jak tutaj jeszcze wspomnę, akurat zakład niestety nie przedstawiłam innej strony,
Natomiast jak spojrzymy na stronę 24, przepraszam, obok zestawioną, mamy herby i znaki metalowe. Również na ulicy Początkowej 8 jest zakład Kazimierza Kalinowskiego mieszczący się, który właśnie świadczy już bardziej wyrafinowane usługi, czyli można było zamówić sobie nie tylko herb, ale także właśnie szyldy, znaki metalowe tak zwane, czyli szyldy między innymi, ale tutaj chciałam też zwrócić uwagę właśnie na zapis powyżej. Mamy tutaj akurat Halki, czyli akurat mamy tutaj barszczewską Felicjannę, która na ulicy Kapucyńskiej 3 miała zakład właśnie, swój sklep z bielizną damską, tak jak wcześniej wspomniałam. A tutaj Kalinowski właśnie, który rozpoczął swoje, najpierw miał zakład na ulicy Początkowskiej 8, a potem na ulicy Kapucyńskiej 1. I jak widzimy, ta kariera braci Kalinowskich w Lubinie bardzo ładnie, że tak powiem, stopniowo przynosiła im duże, duże zyski. Widać to również po zachowanych fotografiach w archiwum rodzinnym. Ja tutaj przedstawiłam tylko niektóre wybrane ze względu na pewną specyfikę. Na jednym ze zdjęć, gdzie mamy właśnie Kazimierza Kalinowskiego na tle lubelskiego deptaka, w oddali mamy i kościół Świętego Ducha i bramę krakowską razem z psem. Jest to brat właśnie Kazimierza Kalinowskiego, Stanisław, a obok mamy fotografię drugiego brata, Zygmunta Kalinowskiego, lubelskiego malarza, który na początkowo pracował właśnie z Kazimierzem, a następnie związał się swoją pracę z zakładem brata Stanisława i razem z nim współpracował. Był związany ze związkiem małżeńskim z Zofią z domu Jabłońską, a hobbystycznie grywał sobie na skrzypcach. Tak zapisał się właśnie jak w historii rodzinnej. I muszę dodać, że akurat ten zawód malarza, grafika w rodzinie kaligrafa, w rodzinie właśnie Kalinowskich zaczął przechodzić z pokolenia na pokolenie. Ja tutaj pokazuję kolejne pokolenie, jest to akurat syn Kazimierza i Heleny Roberty, Zenon Józef Kalinowski, urodzony w 1899 roku, jeszcze nie w Lublinie, a w Warszawie, który zasłynął jako lubelski malarz kaligraf, a prywatnie był mężem właśnie Kazimiery Kalinowskiej z domu Rodzikowskiej. I troszeczkę na owe czasy było to takie małżeństwo, trochę można było uznać i nazwać mezaliansem, ze względu na to, że Kazimiera Kalinowska z domu Rodzikowska była fotografistką. Czyli dość kobietą o takich wyzwolonym zawodzie jak na kobiety, bo rzeczywiście wówczas wiele już kobiet w Lublinie zajmowało się fotografią. Natomiast właśnie Kazimiera Kalinowska, która związała się z Zenonem, ten związek spowodował, że praktycznie na wiele lat syn z ojcem stracił kontakt i praktycznie tutaj uzyskał duże wsparcie ze strony właśnie brata ojca, Stanisława. Także to jest taki ciekawy wątek, a jednocześnie te fotografie widać, że były wykonane przez, być może nawet, że fotografia Zenona Józefa Kalinowskiego była wykonana właśnie przez żonę. Niestety nie została ona opisana, jest tylko to taki przekaz rodziny, także jest to tylko takie duże, duże prawdopodobieństwo. Natomiast przechodząc dalej, cofając się troszeczkę do losów dzieci i jakby spadkobierców archiwum Kazimierza Kalinowskiego, dochodzimy do jego córki, Marii Kalinowskiej, jednej z córek, ponieważ miał więcej dzieci. Maria Kalinowska, która ukończyła lubelską szkołę Unii Lubelskiej, związała się z Marianem Kołodyńskim. Tutaj akurat widzimy fotografię na tle ulic miasta Lublina.
na tle właśnie pomnika Unii Lubelskiej, jak i właśnie ulicy Krakowskie Przedmieście z 1933 roku. Możemy zaprosić, jak wyglądała między innymi ówczesna moda. Te fotografie z okresu międzywojennego pięknie nam ilustrują właśnie historię ubierania się, mody ówczesnej, ale także właśnie tych przedstawiają te takie bardziej znane nam miejsca miasta Lublina. I tutaj troszeczkę chciałam poświęcić kilka słów Marianowi Kołodyńskiemu, który praktycznie pochodził z powiatu chełmskiego, urodził się w Grabowcu, szkołę ukończył gimnazjum w Chełmie i był nieszczęśliwie zakochany, w związku z tym postanowił postanowił wstąpić do seminarium duchownego. I to jest dość taka nietypowa sytuacja, przyjął pierwsze święcenia i tutaj ten drugi środkowy dokument nam o tym właśnie świadczy. Jednakże właśnie w Lublinie poznał wówczas Marię Kalinowską, do której początkowo praktycznie zaprzyjaźnili się, ale później uznali, że jednak zwiążą się związkiem małżeńskim i Marian Kołodyński porzucił te pierwsze właśnie porzucił seminarium duchowne, rozpoczął karierę, wstąpił do służby wojskowej, a następnie po odbyciu służby wojskowej postanowił związać się z karierą urzędnika państwowego, rozpoczął pracę w Izbie Skarbowej w Lublinie. I tutaj przez okres lubelski, kilka lat mieszkali po zawarciu związku małżeńskiego w Lublinie. Jak widzą Państwo, mamy drugą fotografię we wnętrzu właśnie mieszkania. Również jest to mieszkanie akurat i taki pokój prywatny już Kazimierza Kalinowskiego w gronie rodzinnym z 22 sierpnia 1933 roku, gdzie widzimy właśnie na fotografii i młodzież wokół, córkę Marię wraz z koleżankami, ale jego żonę również obok Kazimierza Kalinowskiego siedzącą. I związek małżeński Maria Kalinowska z Marianem Kołodyńskim zawarli w 1934 roku w katedrze lubelskiej, o czym donosi nam między innymi właśnie zachowane zawiadomienie o zawartym związku małżeńskim. A tutaj mamy kolejne fotografie, takie właśnie, jak wspomniałam, nietypowe we wnętrzu, gdzie została sfotografowana właśnie Maria Kalinowska i to w sypialni. Możemy przyjrzeć się, jak wówczas były urządzane sypialnie. Mamy tutaj właśnie komódkę razem z lusterkiem, w lustrze, w którym możemy obserwować właśnie albo malującą się, albo właśnie siedzącą, zadumaną Marię Kalinowską. I jak Państwo zauważą za chwilę, ja to przedstawiłam bardzo niewiele, ale Maria Kalinowska razem z Marianem, swoim mężem, byli ludźmi niezwykle aktywnymi. Między innymi właśnie działali w sekcji Koła Skarbowców i otwierali właśnie jako kajakarze sezon wioślarski na Bystrzycy Lubelskiej. I tych fotografii zachowało się troszeczkę z tego okresu wycieczek, jeszcze z czasów szkolnych, ale i także wycieczek takich organizowanych przez małżeństwo i w Lublinie, i poza Lublinem. Ale tutaj mamy także właśnie szkice autorstwa Marii Kalinowskiej, która w okresie właściwie szkoły bardzo wiele rysowała, malowała i tych rysunków się zachowało. I ten rysunek, który był przekazywany może już na to pokolenie linii żeńskiej, jak widać również bardzo dużo te artystyczne zacięcie gdzieś było widoczne. Pojawiło się ono również w kolejnym pokoleniu wnuczki Kazimierza Kalinowskiego, właśnie pani Basi Andrzejewskiej, która jest darczyńcą tego archiwum, która przekazała, właśnie zabezpieczyła te archiwum swojego dziadka Kazimierza Kalinowskiego, jak i swojej mamy.
i taty i przekazując je do Archiwum Państwowego w Lublinie. Widzimy tutaj takie właśnie wczesne szkice wykonane ręką właśnie Marii Kalinowskiej, ale w tym Archiwum Rodzin zachowały się również szkice pani Barbary Andrzejewskiej, która z wykształcenia jest inżynierem i posiada również bardzo dobrą kreskę, jak zawsze mówiła, uczyła się ją jeszcze od właśnie od dziadka. I tutaj mamy fotografie akurat pochodzące z Śródmieścia. Mam plac, widok na plac Litewski, pięknie zachowane w albumie rodzinnym, zaprezentowane, jak również tutaj widok na Zamek Lubelski z 1933 roku, gdzie widzimy jeszcze właśnie dzielnicę żydowską, nie właśnie w pełni zabudowaną wokół Zamku Lubelskiego. A na koniec naszego opowiadania przedstawiłam właśnie to kolejne pokolenie już wnuczki Kazimierza Kalinowskiego, pani Basia Kołodyńska, na koniec właśnie mała Basia, która nie chciała zostać i była troszeczkę jak sama oburzona, że ktoś ją zostawia. I w 1938 roku w okolicach Sądu Okręgowego ta fotografia w Lublinie została wykonana. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli kogoś zachęciłam do poszerzenia lektury na temat historii rodziny Barszczewskich, Danielskich, Nemezerów czy też Kalinowskich związanych z Lublinem, zachęcam do zerknięcia na wystawę, która jest zamieszczona na Lubelskim Archiwum Cyfrowym. Wystawę, która w ubiegłym roku miała inaugurację w grudniu 2020 roku, jak również do zerknięcia na publikację, która jest katalogiem niniejszej wystawy Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej. Bardzo dziękuję ze swej strony. Do widzenia.